Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Monika i jestem psychodietyczką i miło mi Cię gościć w moim podcaście, w którym rozmawiamy o szeroko pojętej relacji z jedzeniem, aktywnością fizyczną i samą lub samym sobą, a więc nie zabraknie tutaj odcinków poruszających temat ciała, samoakceptacji i samorozwoju. Cześć, dzień dobry, moje drogie i moi drodzy, w kolejnym odcinku podcastu. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że kolejny odcinek zaczęłam dokładnie w ten sam sposób. I nie, nie mam tego nagrane i nie wklejam, tylko za każdym razem po prostu tak się z wami witam. I słuchajcie, długo się zastanawiałam nad tym, jaki temat poruszyć w odcinku podcastu, a potem tak przyszło do mnie, że. Może wrócimy sobie do tego planu awaryjnego i planu minimum, o którym ja już tutaj mówiłam w niektórych odcinkach, więc jak jesteście z nimi zaznajomione i zaznajomieni, no to faktycznie te określenia planu minimum i planu awaryjnego już możecie po prostu kojarzyć. Natomiast warto o tym cały czas przypominać, żeby dostosowywać tą. Tą poprzeczkę do swoich możliwości i do swoich aktualnych zasobów psychoenergetycznych. I dlaczego ten temat w ogóle do mnie przyszedł? Ano dlatego, że ja przez ostatnie miesiące tak bardzo bazowałam na planie awaryjnym i na planie minimum, jak również co też dla mnie samej było trochę zaskoczeniem i dalej jest, również na pomocy, bo ja bardzo długo samo. samo samosiowałam, chyba <grywa> dobrze to powiedziałam i e, byłam w tym swoim schemaciku, tak go specjalnie zdrabniam, że chciałam wszystko ogarniać właśnie sama, poradzić sobie sama, aż w końcu, no powiem dosadnie, zmądrzałam i e, na, no, zaczęłam praktykować to, e, co wiedziałam, że jest, czyli że Pomoc, przyjęcie pomocy nie jest oznaką tego, że ja sobie z czymś nie radzę, nie jest moją słabością i że ja nie muszę wszystkiego robić sama. Ale o tym może troszeczkę, troszeczkę później. Bazowałam na tym planie minimum i na tym planie awaryjnym, dlatego że no, byłam w intensywnym procesie zawodowym. I to nie chodziło tylko o to, że pisałam książkę, a w ostatnich tygodniach te ja po prostu leciałam sprintem, żeby ją skończyć. I dalej jeszcze się nią zajmuję, jak nagrywam ten podcast. Ale przede wszystkim ja dalej miałam podtrzymane to swoje życie zawodowe, czyli normalnie chodziłam i do pracy stacjonarnej, i normalnie dalej pracowałam przy komputerze i delikatnie no może nie delikatnie ale no zmniejszyłam pracę w mediach społecznościowych, bo w to miejsce po prostu weszło pisanie książki. I te wszystkie okoliczności, czy to zawodowe, czy życiowe, sprawiły, że miałam i mniej zasobów, zdecydowanie mniej zasobów, i też mniej przestrzeni na to, żeby sobie gotować, żeby eksperymentować z posiłkami. A nawet często miałam trudności z tym, żeby podtrzymać regularność jedzenia posiłku, jak również, żeby podtrzymać odżywczość tej diety. Na samym początku przyznaję, że poszłam w taki schemat skrajnościowy, czyli tak bardzo pochłonęłam się zadaniem, które miałam do zrealizowania, że gdzieś na chwilę zap zapomniałam o tym. Co tak naprawdę daje mi to odżywianie, i daje mi ta regularność, i daje mi to wracanie do swojego optimum i odchodzenie od skrajności, do których no ja mam niestety tendencję, że jak coś idę, to tak jestem pełna zapału, jestem totalnym zdaniowcem i po prostu się zatracam w, w danej aktywności. I potrzebowałam takiego otrzęsienia się, że hej. Ty dalej chcesz podtrzymywać te swoje, te swoje regularne posiłki, to odżywianie i przede wszystkim chcesz podtrzymywać ruch. I tutaj nie mogę powiedzieć, że ja podtrzymałam czas wolny, dlatego że moja doba, tak samo jak i wasza, nie była z gumy, więc ja tego czasu wolnego przez ostatnie tygodnie no, nie miałam. Dopiero ten weekend, co był, trochę nabrałam oddechu i. Się zastopowałam, ale to też ze względu na to, że po prostu moja kondycja fizyczna była już no, migała na czerwono, z racji po prostu miesiączki. I tutaj już nawet jakbym chciała się bardzo ze sobą kłócić, no to nie było takiej opcji mnie po prostu ten cykl wyssał z energii i tak naprawdę przez weekend no to e, potrzebowałam zwiększonej dawki e, odpoczynku i też musiałam e, się tutaj bardzo odwoływać do takiego racjonalnego myślenia, żeby e, podtrzymać te schematy e, działania, które po prostu mnie wesprą w utrzymaniu dobrostanu albo z powrotem do tego dobrostanu, bo ja niestety odbijam się z jednej skrajności e, do drugiej, bo w piątek e, sobie skończyłam takie m, no, ten blok pisarski Czyli teraz robię jakieś poprawki, dopisuję coś, natomiast w piątek postawiłam już takie końcowe zdanie, podpisałam się i tekst już niedługo poleci do mojej pani redaktor. No i wiecie, jak skończycie takie duże zadanie, taki sprint, taki bieg, no to następnie no, następuje ta. Chwila załamania, a mi się to jeszcze dodatkowo nałożyło z tym cyklem, no to już w ogóle e, potrzebowałam tych dwóch dni e, takiej większej po prostu regeneracji. I ja nagrywam do Was w poniedziałek, kiedy już e, nawet po głosie e, możecie no, pomyśleć albo wysunąć wnioski, że u mnie jest zdecydowanie z energią lepiej. Ja też się dużo lepiej e, czuję, no i dlatego właśnie e, wygospodarowałam sobie czas, żeby nagrać ten podcast trochę wcześniej, a nie robić to na ostatnią chwilę, e, czyli w środę, no bo czwartek publikacja i tak dalej i tak dalej. No dobra. I dzisiaj, jako że jestem plan minimum i plan awaryjny, no to porozmawiamy sobie o moim nieidealnym odżywianiu, nieidealnym jedzeniu, a nawet mogę powiedzieć, że temu mojemu odżywianiu nawet bardzo dużo brakowało do tego, żebym ja mogła powiedzieć, że byłam w optimum. Tylko robiłam tyle, ile byłam w stanie, żeby to optimum podtrzymać i yy, na przykład zrezygnowałam z różnorodności posiłków, yy, czy z jakiegoś takiego większego gotowania, czy z fotografowania yy, jedzenia, bo ja też się tym zajmuję, co mi sprawia ogromną radość. Ja również lubię sobie po prostu czasami pogotować i spędzić sobie w kuchni więcej czasu, lubię sobie podekorować te potrawy i tak dalej, no ale dalej to jest bardziej moje hobby, zainteresowanie, yy, w jakimś tam stopniu również praca, jeśli chodzi o media społecznościowe. Natomiast tutaj, w tym momencie, z tego totalnie zrezygnowałam, i nawet e, mam taki wniosek, że delikatnie na tym e, ucierpiała moja satysfakcja z jedzenia posiłków. No bo po prostu e, one były powtarzalne e, z tych samych produktów, bo łatwiej było mi zaplanować tą listę zakupów, ale o tym jeszcze, jeszcze później. I w tym takim momencie wysokiego napięcia i wysokiego stresu. Nawet trudniej było mi odczuć jakąkolwiek satysfakcję z posiłku, i często te posiłki po prostu spełniały swoją najważniejszą potrzebę czyli potrzebę fizjologiczną. Też ostatnio, niestety, u mnie podziało się. Dosyć dużo, jeśli chodzi o e, trudniejszą sytuację e, rodzinną, ja to dalej bardzo, e, bardzo przeżywam i to też e, wpłynęło na jakiś czas i e, w większym niż mniejszym stopniu na mój apetyt, więc ja zan zanotowałam w tym takim stresie ostrym e, spadek tego apetytu, e, spadek ochoty na cokolwiek do jedzenia e, nie za bardzo potrafiłam określić, czy coś mi smakowało e, albo na co mam, E, miałam raczej zablokowany żołądek niż e, taką zwiększoną potrzebę jedzenia. No, po prostu zareagowałam tak e, jak w stresie, w stresie ostrym, tak? Po otrzymaniu e, jakiejś tam e, informacji, o której nie chcę tutaj szerzej mówić. E, kiedy będę gotowa o tym więcej powiedzieć, też żeby e, Was e, nie to, żeby przestrzec, tylko zwrócić Waszą uwagę na profilaktykę pewnych spraw, no to na pewno to się pojawi. Jeszcze, jeszcze chwilę potrzebuję e, na to czasu. E, więc teraz, dlaczego w ogóle mi na tym zależało, żeby podtrzymać to odżywianie i podtrzymać ruch? No bo słuchajcie, ja już nieraz i nie dwa byłam w tym schemacie skrajności, że jeśli zajęłam się jakimś projektem, czy to było przygotowywanie diety, czy słodkiego puzla, czy jadło spisów, no to po prostu tak bardzo byłam zaangażowana w to zadanie, że zapominałam o sobie i zapominałam właśnie o tych fundamentach, czyli o śnie, odpoczynku, odżywianiu i o ruchu, przez co galopowałam do mety z danym projektem, a po już tym dobiegnięciu po ukończeniu danego projektu, potrzebowałam dużo y, więcej czasu na regenerację i na zniesienie napięcia, na no, odreagowanie tego wszystkiego, żeby wrócić do jakiegokolwiek y, dobrostanu fizycznego i psychicznego. Czyli ja doprowadzałam siebie w przyszłości do momentów wypalenia, że migałam na czerwono, leciałam na oparach z językiem na brodzie. I próbowałam chyba przede wszystkim sobie udowodnić, że, że coś mi się uda, że, wiecie, że jestem w stanie coś zrealizować, na czym mi bardzo zależy itd., itd. Nie mówię, że w tym momencie mi nie zależy, bo zależy mi bardzo, tylko mi po prostu zaczęło też na przestrzeni tego czasu zależeć bardziej na sobie. I też zaczęłam sobie to wszystko rozpracowywać i weszłam na drogę procesową. I zaczęłam analizować, w jaki sposób ja jestem w stanie utrzymywać się w maratonie, czyli w mniejszym tempie, ale jednak w takim działaniu codziennie, na takich obrotach, do jakich, na jakich jestem w stanie funkcjonować, żeby nie doprowadzać się do przepalenia i co mi jest potrzebne do utrzymania tego dobrostanu fizycznego i psychicznego. No i do jakich wniosków doszłam? Doszłam do wniosków, że jednak te fundamenty to są fundamentami nie bez powodu i e, faktycznie to regularne odżywianie, ten ruch e, i sen, i odpoczynek e, czyli pozwolenie sobie w, przykład w moim przypadku na to, żeby po powrocie e, z wieczornego treningu, czy po e, wieczornej zmianie, już tak nazwę z pracy, nie siadać jeszcze do komputera, tylko żeby dać sobie ten moment z serialem, z książką, dać sobie ten moment na zrobienie wieczornej praktyki jogi, no to był dla mnie em, po prostu odpoczynek, że ja nie byłam wtedy w pracy. Jeśli chodzi o taki odpoczynek pełniejszy, to też trochę się u mnie teraz zmieniło, ale to może jest na inny, inny odcinek, ale również to podtrzymałam, bo wcześniej nie było dla mnie różnicy, czy jest dzień roboczy od poniedziałku do piątku, czy jest weekend. Ja po prostu zasuwałam w każdy możliwy dzień tygodnia i no i po prostu tak sobie to e, praktykowałam, a w tym momencie jednak te soboty i niedziele są dla mnie wolniejsze, jeśli chodzi o tempo, o ilość pracy, ilość obowiązków, e, i też, e, no nawet ostatnio byłam w górach, e, mimo tego, że miałam bardzo dużo do zrobienia, e, to Zdecydowałam, że wolę spędzić ten dzień w taki sposób i sobie przewietrzyć głowę, już tak kolokwialnie mówiąc, i dać sobie chwilę odpoczynku od tych myśli wszystkich związanych z tym, co ja mam jeszcze do, do zrobienia, co mam na liście zadań, i dać sobie taką przestrzeń w głowie, właśnie, żeby odsadnąć przede wszystkim psychicznie. I się zmęczyć fizycznie, bo ja przez ostatnie tygodnie jakoś się nie nadwyrężałam fizycznie. Może nie to, że nie nadwyrężałam, bo ja się w ogóle nie nadwyrężam teraz. Ale mniej się męczyłam fizycznie e, niż wcześniej, dlatego też, że obniżone zasobów tych psychoenergetycznych, czyli no, tych psycho jest tutaj e, słowem kluczowym, powodowało, że ja miałam... Obniżenie takiej motywacji treningowej i obniżenie takiej motywacji, że, jeśli, że stawiam sobie nowe cele i do nich dążę, bo mnie dalej ten trening bardzo cieszył. Byłam nastawiona na to, że próbuję uczyć się nowych rzeczy, natomiast ilość tych nowych celów, ilość bodźców treningowych, które wprowadzałam i zabawy z tym ruchem zdecydowanie się zmniejszyła, bo ja po prostu byłam zaabsorbowana za bardzo czymś innym. No i tak, jeśli chodzi o ten odpoczynek, to już Wam powiedziałam. Jeśli chodzi o sen, to też staram się tutaj naprawdę nie przyciągać tego położenia się do łóżka. Jednak powiem to, bo być może ktoś sobie może nie zdawać z tego sprawy, tak samo jak ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, i wypowiedzenie tego na głos właśnie tutaj do Was może, może komuś pomóc, że. Ja dosyć długo uważałam, że to, że ja chodzę późno spać, wynika z tego, że jestem sobą. Taką, wiecie, przysłowiową sową, że lubię siedzieć po nocach, i tak dalej. I to jest z jednej strony jak najbardziej prawda. Ja dobrze funkcjonuję w nocy, e, lubię sobie posiedzieć w ciszy, e, tak w spokoju, że e, nic nie gra u sąsiadów, jest ciemno, więc ja mam większe skupienie. Natomiast lubię z drugiej strony zaczynać dzień dosyć wcześnie. E, I też jak już usłyszę ten. Któryś budzik, który mam ustawiony w telefonie, no to nie mam problemów z tym wstawaniem i funkcjonowaniem od samego rana. I doszłam do tego, że mi ilość stresu i napięcia, które mam w życiu, przeszkadza z zaśnięciem, i dlatego, nieświadomie to robiąc, przed, przetrzymywałam ten moment położenia się spać do momentu, w którym będę już tak zmęczona, że po prostu położę głowę do poduszki i zasnę. Jeśli bym się położyła dwie godziny wcześniej, to wydaje mi się, że bym się męczyła i przekręcała z boku na bok. No i po prostu te myśli związane z, z pracą, z listą zadań, z tym wszystkim, co mnie przytłaczało, byłyby zbyt intensywne i uniemożliwiały mi zaśnięcie. Więc ja tutaj poszłam w takie techniki relaksacyjne, poszłam w wyciszanie się i teraz dopiero zacznę się bardziej opiekować tym, i się temu przyglądać, bo też z jednej strony spoko sobie posiedzieć po nocach, a z drugiej, no już jakby no nie chcę dłużej tak funkcjonować, że po prostu śpię za mało, że nie dosypiam i to się odbija dalej na mojej produktywności, na moim nastroju, na mojej sile fizycznej i też psychicznej, na kontroli apetytu, chociaż no, ostatnio chyba stres był mocniejszy jednak niż to niedosypianie. E, I ja nie zauważyłam zwiększonej e, podaży kalorii czy tam zwiększonego apetytu e, przez to, że spałam za mało, no ale to wynikało e, głównie z tego stresowego e, czynnika. Gdyby było inaczej, to nie dosypiając, wydaje mi się, żebym częściej podjadała albo po prostu przygotowywała sobie posiłki o wyższej energetyczności, dlatego że potrzebowałabym się po prostu bodźcować i dodać sobie energii w ciągu dnia, no bo tej energii nie zregenerowałam e, podczas e, spania. Dalej, ruch. Ruch spełniał dla mnie taką, um, taką możliwość wyjścia z pracy przede wszystkim i nie było opcji w tym przypadku, żebym ja odpuściła treningi. Ale nie dlatego, że miałam taką presję i ciśnienia, że muszę poprawić swoje wyniki, że muszę spalić kalorie, bo siedziałam na tyłku cały dzień czy coś innego. Nie. Ten ruch to był czas dla mnie i... Odpowiadanie na swoje potrzeby. Potrzeby ciała, czyli potrzeby sprawności, potrzeby ruchu, potrzeby poruszania mięśniami, stawami i, i tak dalej. E, potrzeby zaopiekowania się od właśnie tej strony e, aktywności fizycznej, że kiedy ja cały dzień siedzę e, przy komputerze, a ostatnio to siedziałam w łóżku, pisałam w łóżku, no to mój kręgosłup i e, moja w ogóle tylna taśma już dostała po tyłku, co przekładało się po prostu na dolegliwości bólowe. Mniej częściej bolał kręgosłup, częściej czułam jakieś spięcia, które występowały w ciele. Czułam się taka zastana, taka, wiecie, że potrzebowałam dłużej się wprowadzać rozgrzewkowo do danej jednostki treningowej, żeby w ogóle ją zacząć, a wcześniej jak jednak mniej się działam i więcej miałam takiego spontanicznego ruchu w ciągu dnia czy więcej spacerowałam nawet z Lucianem, no to faktycznie w ten trening mogłam wejść szybciej, nie musiałam się aż tak rozruszać, aż tak dogrzewać i nie miałam aż tyle ćwiczeń, które są ukierunkowane na to, żeby żeby odpowiedzieć na to, co robi mi komputer i co robi mi ta pozycja siedząca, po prostu, że mnie zamyka, że jest no właśnie, no to, że jestem zastana, taka, taka sklejona, no nie podobało mi się to, w ogóle się nie czułam komfortowo ze sobą. I właśnie moje treningi były tak nawet w połowie ukierunkowane na to, żeby przywrócić sprawność, mobilność zabraną przez pozycję siedzącą i przez komputer. I druga część treningu była taka bardziej handstandowa, ale ja robiłam to, na co miałam ochotę. I to, co dawało mi poczuć tą sprawczość i tą decyzyjność, i to, że, wiecie, że mi się coś udaje na tym treningu. Ja się bardzo tym motywowałam, i to poczucie sobie przekierowywałam właśnie na ten obszar, który mnie stresował, to po prostu co było kończeniem, kończeniem książki. Idąc dalej, też ten ruch wpisany w grafik, czyli nie było opcji, żeby ja nie poszło na trening. E, bo ja bym nie poszła, to co bym robiła? Pracowała, więc bym się zamykała w tym błędnym kole bycia w e, no, skrajnościach. Wiem, że często używam tego określenia, ale no ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu, więc doprowadzałabym się do wypalenia, co w ogóle nie byłoby dla mnie sprzyjające więc ja nie chciałam tego podtrzymywać i chociaż miałam jakieś tam jeszcze taką ochotę, dobra, jeszcze może to zrobię, jeszcze może to zrobię, jeszcze może to zrobię to, to robiłam sobie świadomy stop, mówię, nie, hej, Ty w tym momencie tego nie potrzebujesz, potrzebujesz czegoś innego, zbierasz się, idziesz na trening i go nie odpuszczasz, e, dlatego, że m, praca nie jest wszystkim, a żeby dobrze wykonywać swoją pracę, musisz zadbać najpierw o siebie. Dobry ratownik to żywy ratownik, tak dla e, przypomnienia. E, idziemy dalej. Jeśli chodzi o te odżywianie, no to tutaj poszłam naprawdę w taki plan e, minimum i plan awaryjny. E, I zdecydowałam, że no, musi być jak jest, e, i też na samym początku takie trochę nie to, że wyrzuty sumienia, ale takie że. Serio, nie, jest, nie jesteś w stanie zadbać bardziej o ten obszar? No to sobie powiedziałam na to pytanie, że nie, nie jestem w stanie bardziej zadbać o ten obszar, jestem w stanie robić tyle, ile mogę, i to jest wystarczające, to jest dobre, to jest na chwilę e, i po prostu sobie tak poradzę, e, a nie inaczej. E, no bo przede wszystkim tutaj chciałam popatrzeć na swoje samopoczucie, które jeśli bym nie jadła regularnie. I jeśli bym jadła zdecydowanie za mało, no to nie byłabym ani produktywna, mój nastrój by poleciał, co dalej przełożyłoby się na relacje. Nie chciałabym się iść na ten trening um, dalej. Byłabym m, dla e, innych osób y, może nie miła może jakaś opryskliwa, może złośliwa. Miałabym krótszy ląd. No bo człowiek głodny to jest człowiek zły. No nie o dzisiaj to, to wiemy. No i idąc dalej, to by bardzo pogorszyło moją produktywność. No bo. W momencie, kiedy e, no, często praktyką, którą ja spotykałam w, u siebie na współpracę, było to, że głód był zapijany kawą. No okej, okay, ta kawa dawała nam energię na chwilę, natomiast... E, ona nie była posiłkiem, nie dostarczała kalorii, nie zapewniała e, tej energii, no i co ważniejsze, nie zapewniała też potrzeby snu. E, więc e, tutaj problem nie był w tym, że my jesteśmy senne, tylko gdzieś e, wcześniej, no właśnie e, w tych e, posiłkach, a raczej ich braku, no i w tym niedosypianiu. No i ja po prostu nie chciałam sobie do tego doprowadzać, bo te koszty, które bym ponosiła, e, były zdecydowanie większe i przewyższałyby korzyści, a korzyściami było to, że ja miałam więcej punktów zrealizowanych z listy zadań. I tak je zrealizowałam, tylko w swoim tempie, nie naczerpując się, co uważam tak z perspektywy czasu teraz, kiedy ja już troszeczkę zwalniam, co nie słychać po moim głosie, bo po prostu zasuwam jak Katarynka znowu w tym, w tym podcaście. Gdzie ja już troszeczkę zwalniam, to zaczynam odzyskiwać przestrzeń na to, co wcześniej było poza w ogóle moim zasięgiem. E, zaczynam myśleć o innych zadaniach, e, nawet o takich zadaniach domowych, nawet o takich e, codziennostkach, słuchajcie, jak posprzątanie mieszkania, e, czy jak zrobienie czegoś takiego fajniejszego na posiłek, jak w ogóle ugotowanie obiadu, e, co przypominam, ja jestem psychodetyczką, jestem dietetyczką kliniczną, więc tutaj mój, mogłoby się wydawać, że hej, jak ty. Nie poświęciłaś czasu na to, żeby sobie ugotować taki fancy posiłek? A te twoje ładne posiłki na Instagramie to co? No to to, że one się właśnie same nie robią i czasami nie mamy siły i nie mamy energii e, i zajmują nas inne rzeczy, a nie fancy posiłki. I właśnie ja nagrywam ten podcast po to, żebyście sobie tego nie wypominały. Tylko jak trzeba sobie e, chwilę mm, pośniadaniować, czy nawet poobiadować na serkach wiejskich i kanapkach, to to jest też spoko, bo to jest na chwilę. Czasami życie jest po prostu życiem, jesteśmy przytłoczone ilością obowiązków, zadań, albo nawet musimy sobie radzić z trudniejszy, trudniejszymi sytuacjami. I ja też tak od siebie jeszcze dodam, jeśli chodzi o ten stres, o tę informację, którą otrzymałam, to też pojawiło się u mnie, no właśnie, awersja do pewnych produktów, i mój posiłek musiał być o określonej konsystencji. Jakby. Nie miałam za bardzo ochoty za dużo gryźć, tylko musiało być coś sosowego, płynnego, raczej zupy, coś takiego łagodniejszego. Też częściej wtedy bazowałam na przekąskach, żeby po prostu sobie dostarczyć tej energii, bo czułam, że słabne i nie chciałam słabnąć. Chciałam no, tutaj znowu podtrzymać się w tym byciu dobrym ratownikiem, czyli żywym ratownikiem. No i takie były, takie były moje wybory. Planem minimum zdecydowanie było ogarnianie życia. E, czyli ja robiłam tylko to, co naprawdę wymagało y, robienia. A wszystkie jakieś dodatkowe e, zadanka, projekty, e, co sobie tam wymyśliłam, że e, uporządkuję, czy zrobię w mieszkaniu, czy nawet jakieś tam swoje zainteresowania i hobby. No niestety było to moim planem minimum i odroczyłam to w czasie. E, na ten czas, kiedy ja nawet będę miała więcej przestrzeni w głowie, więcej e, zasobów, e, więcej czasu na to, żeby nawet taka czynność, jak sprzątanie, które nie za bardzo lubię, no, nie, nie, nie będę zresztą tego ukrywać. E, żeby nawet ona mogła mi, mi sprawić jakąś tam frajdę, że sobie, wiecie, będę coś tam porządkować i tak dalej, wycierać, jakąś muzyczkę puszczę i po prostu będę miała e, imprezę. Bo ja takie imprezy najbardziej lubię. E, ktoś kiedyś słyszał, że byłam na imprezie, ale to znowu dygresja. E, że no po prostu będzie mi to sprawiać jakąś tam frajdę. Więc to totalnie e, sobie m, na plan minimum e, przełożyłam. E, I też bardzo do mnie trafiły słowa, że e, bałagan nic mu się nie stanie e, i może sobie po prostu poleżeć. E, I zdjęłam z siebie jakieś powinności czy wyrzuty sumienia co do tego, że e, nie ogarniam życia, bo ogarniałam zdecydowanie coś innego e, i to było po prostu dla mnie ważniejsze. Ustaliłam sobie, co jest dla mnie priorytetem, i się tego po prostu trzymałam, e, zachowując e, takie dobre traktowanie. Yy, idąc dalej, yy, jeśli chodzi o yy, tą wspomnianą pomoc, no to też ją miałam i yy, yy, jak o je, no prywata, no jak jesteście na bieżąco ze story, no to yy, ktoś oprócz mnie się też na tym Story pojawia i może oprócz Lucjana i tutaj też mogę powiedzieć, że miałam ogromne wsparcie yy, i ogromną pomoc i yy, nie powiem, żebym bez tego sobie nie poradziła. Bo pewnie bym sobie znalazła jakiś sposób, żeby sobie poradzić, natomiast było to bardzo odciążające e, i jestem bardzo wdzięczna, że tą pomoc miałam, e, że nie musiałam e, pewnych rzeczy robić, że one były po prostu zrobione, e, że też często byłam wyręczana nawet w takich e, rzeczach, które no, są dla mnie e, i też często po prostu taka zaopiekowana, że hej, jadłaś. No, hej, nie jadłam, to właśnie idę zjeść. No, na takiej zasadzie i naprawdę nic się nie stało. Nic się nie stało, że ja przyjęłam pomoc. Co wcześniej, wiecie, no ja byłam w tym takim schemacie, że chciałam robić wszystko sama, bo myślałam, że tak jest najlepiej. No nie, nie zawsze jest tak najlepiej. Przyjęcie pomocy też jest bardzo fajną opcją i też bardzo budującą relację. Tak, teraz mogę taki wniosek sobie wysnuć. No i też. Inaczej jest z tą osobą, która pomaga, a inaczej jest bez tej osoby bo też tutaj nie jest tak, że jest cały czas, ale to też prywatna, to nie jest na ten odcinek podcastu. Ja w momencie, kiedy nie mam już tego wsparcia, jeszcze bardziej w tych ostatnich tygodniach, poszłam w totalny plan minimum, totalny plan awaryjny i tutaj chciałabym się skupić na posiłkach z racji tego, że to jest podcast psychodyletyczny, czyli będziemy tutaj sobie gadać głównie o odżywianiu, a te inne aspekty no to wiadomo, że są bardzo Ważne, ale w tym odcinku chciałabym głównie pogadać o jedzeniu. A więc tak. Takim pierwszym moim tipem jest to, żeby ograniczyć sobie listę produktów do tych, które jesteście w stanie zjadać na bieżąco i które są łatwe do jedzenia. U mnie królował w ogóle nabiał, czyli jakieś serki wiejskie, jogurty proteinowe, czy to skyry, czy ten taki twarożek sernikowy, czy po prostu twaróg zwykły, czy to mozzarella, no chyba główne te źródła plus tofu, bo ono się też łatwo robi, szczególnie w airfryerze, o którym jeszcze będę mówić, bo kocham to urządzenie miłością wielką i no... Naprawdę używam bardzo, bardzo często, i teraz byłoby mi przykro, gdyby coś mu się stało i bym nie mogła sobie w nim na przykład zrobić pieczonych ziemniaczków. To trwa bardzo krótko i są super smaczne. I to nie jest reklama airfryera, po prostu Wam mówię swoje, swoje doświadczenie z korzystania od jakichś kilku dobrych miesięcy. No dobra, wracamy do tej listy zakupów. Ja się wspomagałam tym, że ona nie była jakaś raz, że długa. A raz nie była, nie była zmienna. Czyli od tych kilku tygodni ja po prostu wchodziłam do sklepu i brałam to, co zawsze. No to, co zawsze, czyli właśnie te wspomniane wcześniej serki wiejskie i w ogóle nabiał, żeby mieć źródło białka, bo dla przypomnienia, ja mięsa ani ryb nie jem, a jajka, żeby zrobić omlet, czasami było to zbyt dużo efortu. Zdarzyło mi się, ale rzadko, przyznaję, i najczęstszym moim śniadaniem był po prostu jogurt proteinowy wymieszany z kefirem, o którym zapomniałam wam wspomnieć. Do tego nasiona chia i bardzo dużo owoców bardzo dużo owoców, które były źródłem węglowodanów i do tego było masło orzechowe. Czasami zdarzało mi się dawać płatki owsiane jednak jak było cieplej, to po prostu nie miałam ochoty a to śniadanie zostało ze mną. Z podróży po Ameryce, no i po prostu dawało fajną sytość. Mi było po nim dobrze i komfortowo na brzuchu, który też na przewód pokarmowy mi się niestety odezwał, właśnie przez ten stres zwiększony i też po prostu chciałam łagodniej się odżywiać, żeby nie nadwyrężać tego swojego biednego i pochorowanego przewodu pokarmowego. Dobra. Um, bardzo też często robiłam sobie tak, że przygotowywałam większe porcje posiłków. Jeśli już um, wygospodarowałam czas na to, żeby sobie coś ugotować, e, czy to była zupa, czy jakiś tam gulasz, e, taki warzywny z no, to tofu, tak itd., ciecierzyca oczywiście ze słoika, nie to, że moczyłam i potem gotowałam, oczywiście, że nie. Słoik, słoik, konserwy, puszki, pomidory w puszce, pasata e, i te wszystkie strączki. Jak najbardziej. Korzystajcie, bo to jest taka wygoda i te produkty nie są mniej odżywcze. Nawet strączki, przez to, że one się moczą tak długo w tej zalewie, są łatwiej strawne, o ile dobrze je wypuczemy z tej zalewy, więc tutaj taki, taki tip. Więc zdecydowanie przygotowywałam sobie większe porcje i to nie było tak, że to były porcje na dwa obiady, czyli na jeden dzień i na drugi dzień, tylko na trzy, cztery. E, bo po prostu to było wygodniejsze, bo ja przez cztery dni miałam spokój i mogłam mieć to samo. Te posiłki, ja, ja od nie pamiętam ilu tygodni jem ten jogurt na, na śniadanie, teraz sobie już trochę zaczęłam mieszać, no bo po prostu jest już coraz zimniej i potrzebuję cieplejszego posiłku i on mi się nie nudzi. Jak mi coś smakuje, czy jak jakby spełnia tą potrzebę, co, co ma spełniać, czyli dawało mi sytość i spokój na głowie, że ten żołądek mi się nie odzywał, nie odzywał i to burczenie w brzuchu um, i spadek produktywności, to ja po prostu przy tym zostawałam. Tak samo zostawałam przy um, posiłkach, które już znałam i bardzo słuchajcie, ale to bardzo, bardzo, bardzo. Wspomagałam się szybkimi posiłkami z puzzle diety. Wspomagałam się um, tymi posiłkami, czy tymi ciastami, które są w słodkim puzzlu, albo um, deserami, które tam są, bo znowu mogłam sobie zrobić więcej i po prostu wyciągnąć z lodówki i zjeść. Um, I idąc dalej, wspierałam um, się naszymi jadłospisami i food prepem i tymi jesienno-zimowymi. E, nic ostatnimi czasy, naprawdę nowego nie gotowałam. Wszystko e, robiłam z ty tych przepisów, które miałam podane na tacy, i wiedziałam, że są dobrze zbilansowane, że mogę po nie sięgnąć, że e, nie muszę już dodatkowo myśleć, e, gdzie nawet ja mam to w małym paluszku, jeśli chodzi o bilansowanie posiłków. Ja widzę kalorie na talerzu, nie dlatego, że się ich obawiam, tylko dlatego, że tyle z tymi kaloriami e, pracuję. Ale nawet nie miałam takiego już efortu, żeby się przez sekundy zastanowić, czy to jest odpowiednio zbilansowane. No, to było bardzo, bardzo duże e, ułatwienie, i też e, nawet na wynos, <grywanie> na podróż, e, to e, wspomagałam się e, właśnie tymi jadłospisami, żeby przygotować wyprawkę. No, ale to jest znowu powrót do, e, do, do prywaty. E, I chcę to przez to powiedzieć, że wracałam do tych posiłków, które znam. I nie musiałam poświęcać dodatkowej energii na to, żeby wymyślać coś nowego. E, tak jak Wam już e, mówiłam, e, przez ostatnie tygodnie, no, nie można powiedzieć, że eksperymentowałam z jedzeniem, e, bo raczej jadłam powtarzalnie, jadłam to samo, czasami zdarzało mi się, że dwa razy dziennie jadłam ten sam posiłek. Bo po prostu był szybki, łatwy do zrobienia z produktów, które mogę otworzyć i skończyć od razu. Czyli nie muszę się martwić o to, że one mi się zepsują, jeśli na przykład następnego dnia będę tak zaoferowana, że znowu będę potrzebować zrobić coś szybciej niż to z tym otworzonym produktem. No, można tak powiedzieć, że ułatwiałam sobie jak najbardziej. Też w takich momentach naprawdę kryzysowych, no to korzystałam z takich produktów, które można po prostu kupić, takich posiłków gotowych, chociaż przyznaję, że rzadko, dlatego że bardziej przez ten mój żołądek i bardziej przez te obawy, że odezwie mi się znowu atak bulowy. Bo ja mam dosyć wrażliwy ten przewód pokarmowy i częściej właśnie po takich posiłkach gotowych, odgrzewanych, no mi jest nie, nie za dobrze. Po posiłkach restauracyjnych ja się czuję ok, ale jednak po takich posiłkach gotowych, no to może być różnie i nie chciałam sobie po prostu tego dokładać. Jednak jak najbardziej czasami mi się, czasami mi się zdarzało. A czasami jeszcze zdarzało mi się tak, że to się wycwaniłam strasznie, więc to jest taki tip, wiecie, taki awaryjny, że jak robiłam to śniadanie, ten jogurt... To robiłam sobie więcej yy, i po prostu nie dokończałam tego posiłku, i następnie, miałam to jako drugie śniadanie. Dokładałam do tego na przykład jeszcze owoc, albo e, jakieś biszkopty na szybko, albo zdowiadałam kanapką. E, no i w ten sposób miałam tak naprawdę posiłek, i jeszcze pół. I dodatkowo maor, bardzo mały effort, żeby do, coś sobie jeszcze dojeć, żeby być faktycznie w tej e, siódemce, jeśli chodzi o sytość. Bo tutaj bazowałam na tej skali ośrodków głodu i sytości, a raczej sytości, o której Wam ostatnio opowiadałam, czy tam pisałam w rolce. I też to ćwiczenie, które Wam wstawiłam no dzisiaj, czyli w poniedziałek, warto sobie zrobić, żeby zobaczyć, że jak coś zostanie na talerzu, to naprawdę to jest nasza decyzja, czy my to zjemy i nic się nie stanie, jeśli coś zostanie na tym talerzu. Tak, jak ja, możecie sobie potem to dojeść, tylko uzupełnijcie sobie ten, ten posiłek. Fajne ćwiczenie, które pokazuje, że to wy decydujecie o swojej sytości. Fajnie, sprawdźcie. Naprawdę super wnioski są z, z tego. Okej, okay, dobra, jak już jesteśmy przy tych ćwiczeniach, no to jeszcze chciałabym zwrócić Waszą uwagę na. Komponowanie posiłków. Bo skoro mi zależało na tym, żeby mieć jak najmniejszy wkład w kminienie, co tu zjeść, czy ten posiłek nie nasyci, czy za chwilę nie odezwie mi się żołądek, i ja będę musiała znowu iść do tej kuchni znowu to przygotowywać, no to stawiałam faktycznie na takie mocne zbilansowanie posiłków, więc z takiej perspektywy odżywczości tej diety, ona była jak najbardziej zachowana, tylko była po prostu mało. Różnorodna, no bo ta różnorodność była moim planem minimum. Bardzo dbałam o to, żeby mieć świeże warzywa i ten okres, no, który już się niestety kończy. Czyli kiedy te pomidory, ogórki były, no. Pyszne i, do, i po prostu łatwo dostępne, no to one u mnie królowały, bo też łatwo było je pokroić, zrobić sobie jakąś taką e, fajniejszą sałatkę, e, zbilansować to, podać z pieczywem czy z tymi e, ziemniaczkami, o których już mówiłam z Airfryera. I ja po prostu patrzyłam na to. Czy ten posiłek jest w stanie, w ogóle ma podstawę do tego, żeby dać mi to uczucie sytości na kilka godzin i żebym ja miała święty spokój, jeśli chodzi o jedzenie? Bo w tym momencie, znaczy w tamtym momencie i chyba dalej jeszcze przez parę dni, to wciąż będzie taki case, na którym ja się będę skupiać. Dopiero, no wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu będę w stanie sobie wrócić tak powoli do jakiegoś takiego fajniejszego gotowania i jak najbardziej zamierzam to zrobić. W weekend. To ja sobie zrobię takie śniadanie, że po prostu klękajcie narody i może nawet odpala aparat, ale nie obiecuję, może, więc patrzyłam na to, czy jest ten potencjał sytości, czyli były świeże warzywa, ja miałam zawsze w lodówce kupione owoce, takie do gryzienia i o tym znowu często powtarzam, żeby odchodzić, może nie to, że odchodzić, ale raczej patrzeć na to, że gryzienie i w ogóle ym, przeżuwanie pokarmu bardzo wspomaga to odczuwanie sytości. No posiłki, które są płynne lub półpłynne yy, szybciej przez nas przelecą, dlatego, że no, przewód trawienny nie musi w ogóle się wysilić na to, żeby rozłożyć yy, takie zmielone, papkowate albo płynne, yy, płynne posiłki, a tak jak my coś tam sobie gryziemy, no to dodatkowo się tym bodźcujemy. Więc Owoce to była podstawa, do tego pieczywo pełnoziarniste albo właśnie ziemniaki, które mają bardzo wysoki indeks sytości, e, raczej kaszy, makaronu nie zdarzało mi się gotować, bo tutaj znowu trzeba było bardzo tego pilnować, żeby to się nie rozgotowało, to było dla mnie w, danych, w danym momencie po prostu za dużo no i dalej źródło białka no i źródło tłuszczu tłuszcz bardzo łatwo, oliwa, pestki nasiona, te nasiona czyja które wspominałam do słodkich posiłków ja w ogóle kocham nasiona czyja i to jest mój tip naprawdę taka, no dodawajcie nasiona czyja, bo to jest fajne źródło kwasów wielonienasyconych. jeśli coś chrupie to też fajniej nas boczuje jeśli chodzi o posiłek i co jeszcze jeśli siadałam do posiłku to to był czas na posiłek. Starałam się bardzo być uważna przy tym i koncentrować się właśnie na tej zawartości talerza, i tutaj faktycznie bardzo często jadłam bez żadnych bodźców, bez żadnych rozpraszaczy, no bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że ja odchodziłam od komputera, w którym byłam bardzo zaaferowana w to, co robię, gdzie byłam skupiona i po prostu ilość myślenia i rozkminiania. No, też męczyła mnie psychicznie, bardzo męczyła mnie psychicznie. W ten piątek, jak ja po tych kilku godzinach takiego non-stop pisania, gdzie tylko chodziłam i dorabiałam sobie kawę, bo już czułam metę i, i do niej gnałam, no to, no to po skończeniu tego bloku pracy było już bardzo późno. Ja wyszłam na spacer, mimo tego, że mi się bardzo, bardzo nie chciało, szczególnie, że jeszcze było zimno, już coraz chłodniejsze wieczory, natomiast ta mobilizacja polegała na tym, że znowu zrobiłam to, co jest dla mnie dobre i wiedziałam, że już absolutnie nie, nie mogę zajrzeć do telefonu, do komputera. I nawet trudno mi było sformułować jakieś zdanie. Po prostu się, się przebodźcowałam, tak wymaglowałam i potrzebowałam na to zmęczenie psychiczne, zmęczenia fizycznego. O tym też Wam często mówię. Jednak wracając do tego, kiedy jesteśmy tak zaaferowani jakimś naszym życiowym rollercoasterem, to faktycznie wprowadzenie takiego momentu stop, jest bardzo pomocne. Jeśli e, pracujecie e, tak jakby stacjonarnie, czyli wychodzicie z domu, no bo ja przypominam, że pracuję w połowie z domu, w komputerze tylko jestem e, w domu, e, no to kiedy bym odeszła od razu, na przykład siadała do jedzenia i nie zastopowała się w tym i nie tak nie przygotowała, że hej, dobra. Teraz jest Twój czas na posiłek, to jest już czas bez żadnych myśli albo staraj się wyciszyć. Skup się na tym talerzu, skup się na tym, co robisz. No to faktycznie ten czas był dla mnie takim trochę ukojeniem, że w tym momencie ja się zajmuję tylko tym, co jem, i niczym innym. A dodatkowe bodźce byłyby już zbyt dużą stymulacją. Ja teraz już po um, przepracowaniu tego swojego procesu i kiedy moje ośrodki głodu i sytości już naprawdę fajnie funkcjonują, jestem w stanie e, poczuć tą sytość, i e, nie zawsze muszę mieć zbilansowany posiłek, taki wiecie, na tip top. Chociaż bardzo często jednak mam te posiłki zbilansowane, rzadko zdarza mi się nie zbilansować e posiłku czy, e czy przekąski no to e, w tym momencie ja jestem w stanie jeść posiłek z oglądaniem sobie jakiegoś YouTube'a czy czegoś innego. Przy tym dalej się na tym posiłku skupiając, bo ja mniej się skupiam na tym, co oglądam, a bardziej jednak na tym swoim talerzu, ale coś tam w, grę, w tle może mi grać. Na samym początku pracy ja bym jednak polecała sobie robić takie e, ćwiczenia, żeby faktycznie tutaj. E, Spróbować się wyizolować i skupić tylko na tym talerzu, nawet żeby zobaczyć, jak duża gonitwa myśli przebiega przez naszą głowę i jak dużo energii my musimy poświęcić na to, żeby skupić się właśnie na tym tu i teraz. Co jeszcze jest warte do zaznaczenia? wolne jedzenie również będzie bardzo wspierać sytość i ja na tym też się skupiałam i tu mam e, super przedziwny wniosek że e, podczas e, jedzenia rozmawianie z kimś tak bardzo wydłuża z jednej strony ten posiłek, że on syci dużo szybciej niż e, jedzenie w pojedynkę albo e, po prostu jedzenie w przerwie od pracy, kiedy nie wiem, jestem w studiu czy, czy coś takiego. E, I z racji tego, że ten posiłek jest wolniej spożywany, no to my jesteśmy przez to w stanie również szybciej wyłapać ten punkt, że już jest ta sytość. Kolejna wskazówka. Jest taka, żeby teraz szczególnie w tych miesiącach, e, gdzie temperatura na zewnątrz spada, żeby ten ciepły posiłek się pojawił. E, I ja mogłam sobie tak e, bazować na tych e, serkach wiejskich, tak się śmieję, nie było tak, że jadłam dwa razy serek wiejski e, dziennie, chociaż raczej e, tak obiadowo mi się częściej zdarzał niż rzadziej i ta mozzarella, taki ten bowl, co ja wam często go w sumie też pokazywałam na Instagramie, albo w sumie to i nie. E, bo e, zdarzało mi się robić zdjęcia posiłków, e, tak żeby pokazać właśnie, że hej słuchajcie, ja mi tak ta dieta i tak te jadłospisy w tym momencie ratują tyłek ale koniec końców ja tych zdjęć czy em, filmików nie wstawiałam, no bo to jest znowu, e, to zajmowało dodatkowy czas, e, którego po prostu za dużo wtedy nie miałam no i ja sobie mogłam wtedy, jak było cieplej na zewnątrz, żyć bardziej na takich sałatkach i na tym jogurcie z owocami i na szybkich przekąskach. Natomiast już w tych ostatnich dwóch tygodniach, gdzie temperatura bardzo spadła i mam wrażenie, że jest listopad, a nie wrzesień, no to jednak ten ciepły posiłek. Bardzo, bardzo pomaga i tak pomaga nam się rozgrzać od środka, a też to znowu będzie pozytywnie wpływać na sytość. Mówiłam o tym, że. E, będzie jeszcze ten airfryer, no to ja go znowu tutaj wymieniłam, chyba już po raz trzeci, ale no, to urządzenie robi po prostu cudowne ziemniaczki nawet dla tych samych ziemniaków. Ja bym go kupiła ponownie. Chociaż oczywiście nie tylko, bo on jest e, wielofunkcyjny i ma różne zastosowania, i też e, ciasta jednoporcjowe z niego wychodzą przekozackie e, no ale do brzegu, kiedy taki posiłek na ciepło sobie zjadłam, no to faktycznie e, ta toś była e, dłuższa i też nie wymaga. To aż tyle ode mnie em, takiego zaangażowania, takiej pracy, a jednocześnie miałam skomponowany em, fajny posiłek. Jak możecie zauważyć, ja cały czas sobie tutaj szukałam podczas tych trudniejszych tygodni: jak mogę sobie coś ułatwić, jak mogę sobie pomóc, jak mogę się odciążyć i jak mogę coś zrobić po, em, no, po nie to, że najmniejszej. Ale że po e, linii mniejszego oporu. Nie najmniejszego, ale mniejszego e, oporu. No i po prostu e, jak sobie to e, wszystko m, tak. Poukładać, jak to zorganizować, żeby po prostu było sprytnie i żebym ja miała zachowane te fundamenty, jednocześnie nie musząc się za bardzo nadczarpywać i czasowo, i jeśli chodzi o moje zaangażowanie, a żeby po prostu było wystarczająco dobrze. Przez to ja mogę określić, że nie to, że zastopowałam się nie, absolutnie nie, tylko po prostu zwolniłam to swoje tempo i dopasowałam je do swoich obecnych możliwości, dzięki czemu ja ten maraton, ten naprawdę ogromny maraton, kończę z, z takim uśmiechem na twarzy i z takim poczuciem, że wystarczy mi kilka spokojniejszych dni teraz i ja faktycznie będę w stanie wrócić do do takiej swojej e, rutyny albo zacząć ją budować na nowo po tym e, dłuższym okresie. E, zaczn mam siłę na tego, żeby się zacząć odnajdywać, żeby e, tak jakby od razu wskoczyć w no, w jakiś tam inny, inny cel, inny projekt, po prostu mieć szansę nawet, żeby się zastanowić co ja chcę dalej robić albo żeby kontynuować te projekty, które wcześniej no niestety musiałam oddelegować, a czy nie oddelegować, tylko po prostu przesunąć w czasie. Ja mam na to siłę, a w momencie gdybym całkowicie odpuściła właśnie fundamenty i bym się tak totalnie zaangażowała w to co robię, no to skończyłabym na palonych zasobach I, i to nie byłoby tak, że kilka dni i powrót do już w formy, tylko bym potrzebowała dużo dłużej i znowu powtórzy się, wiem, że bym tego potrzebowała, no bo po prostu już tym byłam, już to wcześniej zrobiłam i dlatego wyciągnęłam wnioski z błędów, które popełniłam i wiedziałam, że nie chcę tak kolejny raz zrobić i po prostu przygotowałam sobie Taki plan działania, w którym dobrze mi się funkcjonowało i który odpowiadał na moje potrzeby. I w, tym, w tej całej gonitwie ja po prostu no, pozostałam dla siebie ważna i zostawiłam to dobre traktowanie, a nie że zepchnęłam się na ostatnie miejsce. No dobra, mamy już e, chyba finalne słowo na koniec. E, przede wszystkim dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Dać znaczy, wiarę, że to już jest 83. Nie powiedziałam tego na, na początku, ale no wow, będę się cały czas zachwycać, bo ym, no, podcast jest takim projektem, który ja robię bardzo długo. Jakoś tak na Instagram y, to inaczej się na to patrzy. Ja mogę bardziej to określić w latach, y, ile jestem już na y, mediach społecznościowych. Chciałabym bardzo um, przygotować kolejne odcinki, w których porozmawiamy sobie o rzeczach, które... Które nie za często są poruszane, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem, a nie są poruszane nie że przez specjalistów, tylko raczej nie przychodzą tak na pierwszą myśl, jeśli chodzi o to, że brak odpoczynku, ale nie tylko takiego weekendowego, ale też takiego pozwolenia sobie na przykład na wakacje e, albo na e, urlop, na, na jakby bycie w odpoczynku, e, przekłada się na tą relację z jedzeniem, bo my po prostu mamy schemat radzenia sobie z pomocą e, jedzenia albo za pomocą jedzenia. E, idąc dalej, też chciałabym poruszyć temat zabawy i rozrywki, bo znowu to jest bardzo e, bardzo e, mało poruszane, a wydaje mi się, że też bardzo istotne, bo tutaj znowu e, chodzi przede wszystkim o to nasze napięcie. E, jeśli Wy macie jakieś propozycje odcinków albo jakie, e, jakieś tematy do zaproponowania, to ja jestem otwarta na takie propozycje. Bardzo chętnie e, ten, taki, ten, ten taki, e, takie odcinki przygotuję. E, Chociażby dla przykładu, może być ten odcinek, który się pojawił tydzień temu. E, właśnie konsekwencje. E, nie, przepraszam, dwa tygodnie temu, czy tydzień. Nieważne, widzicie, by czasoprzestrzeń mi się zakrzywiła, a więc ten odcinek o konsekwencjach zaburzeń odżywiania, to on był właśnie pomysłem jednej z Was, za to znowu bardzo dziękuję i wydaje mi się, że ten temat był po prostu bardzo ważny, a być może ja bym na niego sama nie wpadła i tutaj skorzystałam z opcji pomocy, again, znowu. Więc dla powtórzenia, jeśli macie jakieś tematy, to śmiało piszcie. Ja wszystko chętnie rozważę. I jeśli będę w stanie coś Wam przekazać merytorycznego, jeśli chodzi o zaproponowany temat, to z wielką radością i chęcią taki odcinek dla Was przygotuję. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że na Spotify i Apple Podcast można wystawić ocenę. Podcastu tylko raz się to robi, to jest najlepsza część tej prośby. Tylko raz wystarczy. Dajcie znaka, jak Wam się go słuchało, jakie macie przemyślenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień. Pa!